materiał, którym mamy się zająć, jest niezwykle istotny. Dzisiaj w pierwszej części naszego spotkania, a przynajmniej w części tej pierwszej części, przed przerwą, będziemy starali się przypomnieć to, czego już dowiedzieliśmy się z Księgi Daniela. Chcemy tą starą metodą, że powtarzanie jest matką wiedzy czy nauczania, utrwalić to, co już wiemy, a czasem bywa, że nam gdzieś po drodze umknęło. Osadzimy to na właściwym miejscu, a później będziemy już zajmowali się kwestią tych małych rogów. Istnieje kilka różnych podejść i spojrzeń na interpretację 7 i 8 rozdziału Księgi Daniela proroka w aspekcie rozumienia, kogo reprezentują, kogo symbolizują te rogi, które w tych rozdziałach zostały Danielowi pokazane. Zauważyliśmy już podczas wcześniejszych naszych spotkań, że różne inne poglądy niż my je znaleźliśmy w Księdze Proroka dotyczyły też 4 rozdziału, tego snu Nebukadnezara o ściętym drzewie. Nie będziemy do tego wracali, ale pamiętamy, że wtedy musieliśmy naprawdę pobrodzić troszeczkę po tekstach biblijnych, zobaczyć, jak to naprawdę Pismo Święte przedstawia, ażeby mieć pewność, że nie budujemy na czymś, cośmy sobie umyślili i próbujemy tego bronić, tylko to jasno, wyraźnie wynika ze Słowa Bożego i wierzę, że dzisiaj po tym wykładzie kwestia rogu czy rogów raz na zawsze się nam utrwali. Takie jest moje życzenie. Niektórzy mówią, że to pobożne życzenie, ale trzeba mieć pobożne życzenia też. Będziemy musieli maksymalnie skoncentrować się na materiale, który częściowo będzie ukazany na ekranie, o którym będę mówił. Będziemy chcieli, jak powiedziałem, rozpoznać prawdę odnośnie małych rogów i już wcześniejsze nasze rozważanie dostarczyło nam takiego wrażenia, że istnieją i podobieństwa, i różnice między tymi dwoma rogami. A więc będziemy musieli je skonfrontować, zobaczyć, w czym one są do siebie podobne, czym się od siebie różnią, z czego to wynika i co z tym powinniśmy jako ludzie wierzący i przyjmujący Boże proroctwa zrobić. Rozpocząć, a w zasadzie zająć się chcemy wszystkimi rozdziałami, w których zawarte jest proroctwo. A więc rozdziałem 2, wrócić do niego, nie będziemy go powtarzać. Przypomnijmy sobie jedynie 7, 8 i 9. Popatrzcie, jesteśmy już w samej końcówce proroctwa Księgi Daniela. Przed nami tylko jeszcze 3 rozdziały. Jeszcze raz wrócę do tej charakterystyki proroctw Daniela, nie tylko Daniela. Proroctw apokaliptycznych zawartych w Piśmie Świętym. Tę samą zasadę widzimy u Daniela, u Zachariasza i w Apokalipsie Nowego Testamentu. Dokładnie ta sama zasada. Proroctwo dotyczy określonej przestrzeni czasowej, jest podane w kilku wizjach, w kilku takich aktach, odkryciach, które Bóg objawia prorokowi. Każdy dotyczy tego samego czasu, tych samych wydarzeń, a oglądanych z różnych stron. W ten sposób zdobywamy głębię wiedzy, którą Bóg stara się nam przekazać. A więc przypomnijmy sobie, jeżeli chcemy wydrukować sobie taki obraz, to musimy nałożyć te poszczególne kolory, barwy 2, 7, 8, 9 i 10 do 12. W 2 rozdziale
Pokazana jest historia świata pod postacią w obrazie posągu. Od czasów neobabilońskich aż do ustanowienia Królestwa Bożego. W 7 rozdziale obok ta część obrazu jest ta sama historia, ale akcent już jest położony na charakter panujących mocarstw. Na charakter nawet ludzi, którzy tam występują i odgrywają ważną rolę. Państwa panujące, o ile w 2 rozdziale przyrównani są do kruszców, do metali, to w 7 rozdziale do dzikich bestii. I tak to rzeczywiście na przestrzeni historii bywało. One wyłaniają się z wielkiego morza. I stwierdziliśmy, studiując 7 rozdział, że tu nie chodzi o Morze Śródziemne, ani żaden inny zbiornik wodny geograficzny na kuli ziemskiej. Chodzi tutaj o to morze, którego symbolika w apokaliptyce występuje i zawsze odnosi się do gęsto zaludnionych terenów, do ludów, narodów, języków, pokoleń. Tak było od czasów babilońskich poprzez Medo-Persję i właśnie w tym wzburzonym morzu, z uwagi na wzburzenie tych narodów, powstają kolejne potęgi, ale każda następna jest jeszcze bardziej sroga, jeszcze bardziej groźna i one zawojowały tę ziemię. To był 2 rozdział, ten 1 kolor, 2 kolor, 7 rozdział. Przemieszczamy się dalej, chociaż jest to rozszerzenie tej wizji z 7 rozdziału. Widzimy Imperium Rzymskie, Imperium Zachodnio-Rzymskie i 4 zwierzę z 7 rozdziału jako to zwierzę. I na głowie tego zwierzęcia, gdzie było 10 rogów, pojawia się jeden mały, którym zajmowaliśmy się, któremu 7 rozdział przypisuje wiele różnych cech. Myśmy tutaj chyba wymienili 8 czy 10 tych cech małego rogu. I ten mały róg, jak stwierdziliśmy, właśnie tam, gdzie była głowa tej 4 bestii, tego 4, nie mającego sobie odpowiednika wśród zwierząt ziemskich, zwierzęcia, tam się usadawia ten mały róg. Później dochodzi do podziału Imperium Zachodnio-Rzymskiego, później, wcześniej w zasadzie, zanim róg się usadowił, ale mówiliśmy o tym podziale i znowu tutaj widzimy ten mały róg. Mały róg, który ma cechy. Wyrasta z 4 zwierzęcia na głowie jego, pomiędzy 10 rogami, po 10 rogach jest inny niż pozostałe rogi, wygląda na większy od nich, obalił 3 królestwa, mówił zuchwałe słowa przeciw Najwyższemu, męczył świętych Najwyższego, zamyślał odmienić czasy i prawo i rządził przez okres czasu, czasów i połowy czasu. Gdy ten jak gdyby zaszyfrowany zapis czas, czasy i połowę czasu włożymy w historię i zinterpretujemy według zasad biblijnych, że dzień proroczy oznacza rok, a czas to jest rok. Jaki okres nam wyszedł tam? Czy jeszcze ktoś pamięta? 3,5 roku, tak? A w historii? 1260 dni, czyli 1260 lat. Przypomnę tutaj, że jest to 1260 dni według kalendarza proroczego. Kalendarz proroczy ma 30 dni, każdy miesiąc, każdy rok ma 360 dni. Stąd 3,5 roku to jest 1260
dni. O tej specyfice szeroko mówiliśmy przy 7 rozdziale. W wyniku sądu zostanie pozbawiony władzy. O tym dowiedzieliśmy się też z 7 rozdziału. W 2 rozdziale nie było tego pojęcia jeszcze, prawda? W 7 rozdziale popatrzmy, jak duże uszczegółowienie następuje tego obrazu. Tam uderzał kamień, który nie bywał w ręku ludzkim i zdawać by się mogło, oderwał się skądś i poleciał. Nie. O tym zadecyduje sąd, czy ten kamień upadnie i kiedy on upadnie i jakie skutki tego upadku nastąpią. Tutaj dowiedzieliśmy się, że potem odbędzie się sąd, pozbawią go władzy, jest adres bezpośredni do Małego Rogu, aby ją ostatecznie zniszczyć i obalić. A więc sąd potem się rozpoczyna i w trakcie rozprawy sądowej będzie decydowane, co z tym rogiem małym zrobić. Czyli ten mały róg będzie dalej istniał. W 7 rozdziale dowiadywaliśmy się, że na dźwięk dziwnych słów małego rogu po prostu nadal sceny sądowe były ukazywane. A więc ten mały róg ma okres supremacji do rewolucji francuskiej. Te 1260 lat od 538, od dekretu Justyniana, aż do aresztowania papieża Piusa VI przez generała Berthier, no i naszych legionistów, którzy wtedy też byli, Kniaziewicz i Dąbrowski, którzy byli wtedy również w Italii. 8 rozdział natomiast ukazuje, i to jest już ta trzecia klisza, jak gdybyśmy powiedzieli, trzeci kolor, trzecia matryca, ukazuje nam kozła i barana. Wczoraj mówiliśmy o tym, jak specyficznym rozdziałem jest 8 rozdział. Do tej pory pokazywano historię z punktu widzenia historii powszechnej. Teraz w aspekcie wydarzeń, czy w tle wydarzeń historii powszechnej wrócono do spraw ludu Bożego, do spraw świątyni, do spraw bożych, do spraw wielkiego boju. I tak jak wtedy w 1 rozdziale Księgi Daniela, księga zaczęta jest redagowana, jest pisana w języku hebrajskim, aż na arenę wejdzie Neobabilon i to, co tam się będzie działo, i zmienił się język na język syryjski czy aramejski, tak teraz, gdy powraca sprawa narodu wybranego, narodu Bożego i służby świątynnej i kapłaństwa, wraca język hebrajski z powrotem, a nawet zwierzęta, które będą obrazowały, to jeżeli chodzi o Medopersję, już to nie będzie niedźwiedź podniesiony jedną stroną, który ma żebra w swojej paszczęce, to już będzie baranek, to już będzie baran. Kozioł to już nie będzie czterogłowa pantera czy lampart, i uskrzydlony, to będzie kozioł. Zwierzęta, które miały bardzo duże znaczenie w służbie świątynnej. Aczkolwiek one tu nie reprezentują świątyni jako takiej, ale one sygnalizują nam tło, w którym jesteśmy. Jest to jak gdyby echo działań świątynnych, które będzie nie bez znaczenia również i na losy tych narodów. Bo Medopersowie wydadzą dekret o odbudowie świątyni, Cyrus, a później wznowi go Dariusz I, nie ten Dariusz Med, tylko Dariusz Pers. A Grecy również będą mieli swoje znaczenie, o czym dowiemy się z 11 rozdziału więcej. Tutaj znowu mamy 2 rozdział. Rozpoznajecie, co na tym obrazie jest z 2 rozdziału? Brązowe biodra, tak? A więc... Tak.
Jeszcze nie podział Grecji to jest tutaj już na mapie zaznaczony, ale tutaj z drugiego rozdziału mamy Grecję. Tu mamy już pokazany rozmach tej Grecji i podział na cztery te królestwa. Ptolomeuszów, Kassandra, Lizymacha i Seleukosa. Według siódmego rozdziału, a więc popatrzmy, tu mamy wszystkie trzy rozdziały razem. Daniel, Biodra, Pantera czy Lampart wielogłowy i ósmy rozdział to jest ten kozioł, który atakuje i zakłada potęgę grecką. I wtedy, gdy łamie się róg pierwszy i na jego miejsce wyrastają cztery rogi, z jednego z nich to oznacza... Wczoraj konkurs był. Z jednej ze stron, na które rozrosły się te cztery rogi, wyrasta jeden mały róg. Tutaj jeszcze mamy raz pokazane tych czterech diadochów, tych czterech generałów Aleksandra Wielkiego, którzy podzielili w roku 301 przed naszą erą po 20-letniej bratobójczej walce. Rozerwali to imperium na cztery części. Ten mały róg i właśnie odnośnie małego rogu niektórzy mają duże tutaj zastrzeżenia. Ja powtórzę tylko to, co wczorajśmy utrwalali i wczoraj na konkursie było i dzisiaj znowu o tym mówimy i już wiem, dlaczego będziecie pamiętać, skąd wyrastał mały róg. To wcale nie jest z tego wykładu ani wczorajszego, ani z dzisiejszej powtórki. Z konkursu to będziecie pamiętać. Mam rację? Tak to zawsze jest. Jak to dobrze, że mamy konkursy, bo one służą utrwalaniu wiedzy. A więc jeszcze raz powtórzona ta zasada gramatyczna, która rządzi również zrozumieniem tego i wykładnią tego tekstu. Jeżeli chodzi o ten mały róg, on nie panuje tylko jak te cztery rogi na tej ziemi. On sięga bardzo wysoko. On atakuje niebo, on atakuje lud Boży, on atakuje świątynię i tego, który jest panem tej świątyni. I teraz mamy te dwa rogi z siódmego rozdziału i z ósmego rozdziału. A więc omówiliśmy i znamy cechy tego małego rogu z siódmego rozdziału i z ósmego rozdziału. Popatrzmy, czy widzimy podobieństwa albo czy zauważamy różnice pomiędzy tymi małymi rogami, gdy te wszystkie cechy już nam się ukażą na wyświetlaczu, na ekranie. Co tutaj jest wspólnego między tymi dwoma małymi rogami? No pierwsze chyba to, że jeden i drugi nazwany jest małym rogiem. Prawda? Wspólna cecha, bardzo, bardzo silna, bardzo mocna. Co jeszcze? Czy siódmy rozdział atakuje lud świętych? Tak. A ósmy? Tak. Czy przeciw najwyższemu mały róg w siódmym rozdziale podnosi swoją głowę? A w ósmym? Też. Czy jest powiedziane, że one na wieki nie będą panować, tylko dojdą do swojego kresu? I w jednym, i w drugim przypadku. Ale tu się już zaczynają małe różnice, a może nie różnice. Może nałożenie kolejnej matrycy, która nam mówi, że ten mały róg, który zostanie w wyniku sądu oceniony, że musi zejść zupełnie i zniknąć i ostatecznie być zniszczonym i obalonym,
Tutaj w 7 rozdziale jest, w 8 rozdziale jest powiedziane i dlatego nie człowiekowi wykonanie tego wyroku będzie zlecone. Tego dokona sam Bóg. Nie arbitralnie, nie dlatego, że tak zdecydował i tak będzie. Nie. Rozprawa sądowa tego dowiedzie. Przejdziemy do innych porównań tutaj jeszcze i zobaczymy inaczej zobrazowanych, które pokażą nam kolejne podobieństwa i różnice. A więc okresy prorocze. Pierwszy może zasłonię, żeby nie przeszkadzało nam. Pierwszy, jego okres supremacji, czas, czasy i pół czasu do końca. A tutaj, kiedy się skończy supremacja tego małego rogu i jego deptania świątyni? Gdy się skończy 2300 wieczorów i poranków. Ani w jednym, ani w drugim przypadku nie jest podany czas rozpoczęcia. Myśmy widzieli, że Daniel musiał na zrozumienie czasu rozpoczęcia 2300 wieczorów i poranków czekać 13 lat. Bóg miał chyba cel, że wcześniej tego nie pokazał. My niejednokrotnie chcielibyśmy wszystko wiedzieć od już, ale Bóg wie, że nawet gdybyśmy to wiedzieli, to i tak nie wiedzielibyśmy, co z tym robić. I byłoby to na darmo. Dlatego wyczekuje i w odpowiednim momencie, gdy jesteśmy gotowi, wtedy nam to komunikuje i wtedy wzrastamy. To tak jak małym dzieciom mówimy, dziecko zadaje jakieś pytania, które wiemy, nawet gdybyśmy odpowiedzieli, to ono i tak nie pojmie, o co chodzi. Mówimy, poczekaj, jak troszeczkę dorośniesz, będzie inaczej. Wtedy nauczysz się życia. Kolejne podobieństwo czy różnica. Wyrasta wśród 10 rogów na głowie 4 zwierzęcia. To jest 7 rozdział w wierszu 8 o tym czytamy. A tutaj kiedy wyrasta mały róg w 8 rozdziale? Pod koniec panowania Grecji. A więc zobaczmy, ten w 7 rozdziału wyrasta kilka wieków później niż ten z 8 rozdziału. Finałem sąd według 7 rozdziału. Według 8 rozdziału oczyszczenie świątyni. A co to jest oczyszczenie świątyni? Sąd. Jest Jom Kippur. Odnowienie, oczyszczenie. Lew uskrzydlony według 7 rozdziału, niedźwiedź i tak dalej, te zwierzęta. Popatrzmy, w 8 rozdziale Babilon jest zupełnie pominięty. Baran dwurożny, jako Medo-Persja nam się jawi. Kozioł jednorożny, któremu później wyrastają 4. Ci zbrodniarze z kozła mają dopełnić swojej miary. Jakiej miary? W 8 rozdziale jesteśmy w kontekście już ludu Bożego. Co takiego Grecy pod koniec panowania mają uczynić? Powiedziałem, że w 11 rozdziale to zobaczymy, ale i tutaj w 8 rozdziale na samo zakończenie pokażę wam pewne po prostu mignięcie tylko, w którą stronę powinniśmy spoglądać, aby to zobaczyć. Dalej według 7 rozdziału jest 4 bestia, 10 rogów i mały róg. A co jest według 8 rozdziału? W tym samym miejscu, nic innego, tylko mały róg. Czyli historycznie mały róg zajmuje okres panowania 4 bestii, 10 rogów i małego rogu z 7 rozdziału. Kolejne wydarzenie. Sąd.
oczyszczenie świątyni według 8 rozdziału. Losy ludu Bożego, święci Najwyższego otrzymują królestwo. A tutaj anioł będzie wyjaśniał to wszystko aż do ostatecznego uwolnienia ludu Bożego i to się rozciągnie, ta wykładnia, aż do 12 rozdziału. Ale jest rozpoczęta już w rozdziale 8 i 9. Losy małego rogu z 7 rozdziału i 8. Przypomnijmy sobie kilka faktów odnośnie potęgi, w której czas wpasowuje nam się tutaj mały róg z 8 rozdziału. To może być ciekawe. Narodziny Rzymu są obchodzone w Italii zawsze 21 kwietnia i rok założenia to jest 753 rok przed naszą erą. Legendarna opowieść. Tam właśnie na brzegu Tybru matka porzuca bliźnięta, które urodziła. Nie zna nikt tej matki. Zostawia je, aby tam zginęły. Znajduje je wilczyca i wychowuje je. Karmi je. Gdy Remus i Romulus dorastają, zauważają różnicę, widzą, że są ludźmi, rozumieją język wilków, świetnie ze zwierzętami się czują, ale rozumieją, że są ludźmi. Wobec tego dbają o ucywilizowanie samych siebie. Gdy już są dorośli, postanawiają wrócić na to miejsce, gdzie ich matka porzuciła i gdzie ich znalazła ta wilczyca. I tam decydują się na założenie na brzegu Tybru miasta. Romulus jest pierwszym królem tego miasta państwa. Popatrzmy, jak losy Rzymu dalej się toczyły. Kilka ważnych dat. Nie będę ich czytał. Powoli się wyświetlają i nadążymy za nimi. Zatrzymamy się przy niektórych. Czy widzicie ekspansję Rzymu? Od bliźniaków, które matka skazała na śmierć, pewną śmierć, które ocalały po 450 latach panują już nawet na Sycylii. Dlatego Kassander, któremu przypisano te tereny również włoskie, nie mógł tam w ogóle pojechać, bo Rzym go już nie wpuścił. Chciał na Sycylię pojechać, nie miał prawa do tego. Około 265 Rzym panuje już w całej Italii. Jest tak silny roku 200, niektórzy historycy mówią o 201 roku, że gdy w Egipcie panuje Ptolomeusz V, ten za czasów którego Septuaginta była również przetłumaczona. To był chłopiec, który miał 5 lat, gdy wszedł na tron, ale że tron był dynastyczny, nie mogło być inaczej. Panowali oczywiście inni, zaczęli walczyć między sobą. Wobec tego poproszono Rzym, aby objął protektoratem Ptolomeuszy w Egipcie.
Stolica ich była wtedy w Aleksandrii, nie w Kairze jak teraz. W 197 roku zwyciężają Filipa V. W 191 pokonali Antiocha Wielkiego, Syryjczyka, potęgę, jednego z najpotężniejszych królów syryjskich. Jego synem był Antioch IV. Jako młody chłopiec ojciec musiał go oddać Rzymianom jako zakładnika, żeby utrzymać z Rzymem pokój. Antioch znał Rzym dokładnie i gdy później już został wypuszczony, jego ojciec zmarł i on był koronowany jako Antioch IV i przyjął później to miano Epifanes, czyli boski. To nie tylko August był boski, przed nim Grecy również takie miana mieli. Jego współcześni, i to historia odnotowała, w kilku źródłach to znalazłem, nazywali go przekornie, gdy on mówił o sobie Epifanes, boski, to oni go nazywali Epimanes. A Epimanes oznacza szaleniec. W roku 168 pokonali Macedonię. To był ten rok, o którym wczoraj mówiliśmy, jak długo, do kiedy Grecy panowali. Ale to tylko tutaj w Syrii. Bo w Egipcie panowali do 30 roku. Wtedy dopiero Rzymianie przejęli absolutną władzę. Na razie mieli protektorat. Ale bez ich protektoratu Ptolomeusze nie mogli palcem kiwnąć. To był starszy brat. Antioch chciał zawojować Ptolomeuszy w 168 roku. I zobaczymy dzisiaj, jaka scena rozegrała się w takiej małej miejscowości Eleusis na południowym brzegu Morza Śródziemnego, na przedmieściach prawie Aleksandrii. Pojawił się pogląd, pojawił się pomysł na to, że mały róg, który zbezcześcił świątynię, o której czytamy w 8 rozdziale proroka Daniela, to właśnie Antioch Epifanes. Bo Antioch Epifanes zrobił coś takiego Żydom, co było bardzo bolesne, ale o tym też za chwilę. I to należy zaliczyć do tej kategorii zapowiedzi, że te ludy greckie dopuszczą się przestępstwa i zbrodni wobec ludu Bożego. On tego dokonał. Ale niektórzy mówią, skoro tego dokonał, to on jest tym Antiochem, on jest tym małym rogiem z 8 rozdziału. Kto na to pierwszy wpadł? Wyśmienity filozof, historyk pogański, nazywał się Porfiriusz. Żył w latach 233 do 304. Był zdecydowanym przeciwnikiem Boga, Stworzyciela, przeciwnikiem Żydów, przeciwnikiem chrześcijan, przeciwnikiem Pisma Świętego, każdej natchnionej księgi. Napisał bardzo obszerne dzieło przeciwko chrześcijanom, które dzisiaj nie wiemy dokładnie, ale mówi się od 13 do 15 woluminów, tomów tego dzieła było. Jeden tom był poświęcony w całości księdze Daniela, w której to księdze ją w którym to tomie tę księgę zdyskredytował. I wykazał, że wszystko, co w tej księdze jest napisane, ma inne znaczenie, a sama księga nie powstała i nie była napisana przez Daniela, który był w Babilonie dostojnikiem, tylko została napisana przez bezimiennego jakiegoś człowieka, który chciał podnieść ducha w narodzie żydowskim w czasach Machabeuszów,
gdy mieli bardzo trudny okres w swojej historii. Z tych tomów nic się nie zachowało. Ani skrawek, ani jedna karta. Skąd wiemy wobec tego, że był ktoś taki? No o tym, że był ktoś taki, to i historia odnotowała, ale co pisał przeciwko chrześcijanom? Tylko z apologii chrześcijańskich. Apologeci, którzy bronili chrześcijaństwa przed napaściami Greków w tym przypadku i nie tylko Greków, różni często i szkoły aleksandryjskiej, chociaż to też był aż Grecy, tylko Ptolomeusze, i stoików greckich w Atenach i innych filozofów, oni cytowali ich pisma, ich wypowiedzi i wtedy ustosunkowywali się do nich, obalając je. Ale nie było odważnego, który by obalał ataki na Księgę Daniela. Bo jedynym argumentem to była wiara, to było przekonanie, że to Bóg powiedział dla chrześcijan to, bo jesteśmy w naszej erze, to jest IV i sam początek V wieku. A więc to, że jest Bóg, że Chrystus mówił o proroku jako Daniel, ale to dla historyków, dla filozofów to nie jest argument. Ty sobie możesz wierzyć, tak? Jeśli ci wygodnie, to możesz z tym żyć, a nawet umrzeć, ale fakty były inne. I Porfiriusz to dokumentował. My wierzymy w dalszym ciągu i tak było, że księga datowana jest, napisanie tej księgi, na VI wiek. O tych dowodach wewnętrznych, zewnętrznych też mówiliśmy na wstępie. Porfiriusz datuje ją na II wiek, a szczególnie na okres lat 167-164, właśnie tego bardzo zaciętego ataku na Judejczyków. 167, zauważcie, to było rok potem, jak go przeprosili Rzymianie z Aleksandrii. A on tam w Aleksandrii szukał łupów, szukał pieniędzy, szukał skarbów, bo był wypuszczony na wolność, ale musiał płacić haracz Rzymianom. Na to nie miał pieniędzy, dlatego plądrował różne świątynie, nawet pogańskie. Niektórzy historycy uważają, że krótko po tej napaści na naród żydowski w 164 roku, a niektórzy mówią w 163, po ograbieniu kolejnej świątyni, pogańskiej świątyni, został zabity. A niektórzy mówią, że zapadł na jakąś chorobę i umarł. Tak jak o Aleksandrze Macedońskim niewiele na temat śmierci wiemy, tak tutaj wokół Antiocha IV też taka mgiełka się roztacza. Z czego wychodził? Na czym zasadzała się jego filozofia? Nikt nie zna przyszłości. Judejczycy mówili, czy chrześcijanie, że jest Bóg, który zna przyszłość. Cytowali Izajasza, cytowali dokumenty z wypełnionych proroctw. Powiedział, nie ma Boga i nie ma kogoś takiego, kto by znał przyszłość. Co więcej, nieścisłości historyczne w Księdze Daniela. Jakie nieścisłości? Myśmy się z nimi już spotkali. Nie było króla Belsazara? I o tym Porfiriusz nie mógł wiedzieć, bo o tym wiedział Daniel, o tym nawet Eseńczycy nie wiedzieli, że Belsazar był ostatnim panującym razem z ojcem Nabonidem, który wtedy był w Temie. A więc trzeba, aby bronić stanowiska, że księga była napisana w VI wieku i że był Belsazar, to trzeba było wtedy żyć albo żyć dopiero w 20 latach XX stulecia, kiedy archeologia potwierdziła to, co w księdze Daniela jest stwierdzone. Wyobrażacie sobie chrześcijan, którzy stoją wobec takiego muru,
którego nie potrafią w żaden sposób wyeliminować. Drugie, nie było króla Dariusza Meda. I moglibyśmy wyliczać, ale to mamy już, z tym jesteśmy zapoznani we wcześniejszych wykładach. Kolejne, greckie i perskie słowa w księdze. Mówią, jak mogły wtedy greckie i perskie? Perskie może jeszcze, ale greckie słowa? Państwa Jawan jeszcze wtedy nie było, taka była na początku ta nazwa. Ale były ludy z tamtego terenu. Ludy zabrane do niewoli przez Babilończyków, tak jak Judejczycy. I Babilończycy pozwalali tym ludom zabrać ze sobą dorobek kulturowy. Śmiem twierdzić, że pozwalali im zabrać ze sobą ulubione instrumenty. Ryszard mógłby swoją gitarę zabrać. Ktoś swój flet, skrzypce, czy jeszcze coś innego. Skąd to wiem? Ze zwierzeń Judejczyków, którzy byli w Babilonie, którzy narzekali, że Babilończycy ich wzięli do niewoli i tam kazali im śpiewać i grać na lutniach. Mówi, myśmy lutnie na wierzbach w Babilonie powiesili. Tak samo Grecy mieli swój dorobek kulturowy, z którym te ludy poszły do niewoli. Zresztą wymienione w trzecim rozdziale te wszystkie instrumenty muzyczne, które na Dolinie Dura tworzyły doborową orkiestrę, to są przeważnie te instrumenty, które znamy z Pisma Świętego, w tym instrumenty greckie. Tekst aramejski w księdze. Za wcześnie, później dopiero aramejski język wszedł. W drugim wieku, w połowie drugiego, może na początku trzeciego. Okazało się, że teksty aramejskie występują w pierwszej księdze Mojżeszowej. Pamiętacie, gdy Jakub był u Labana i tam służył mu za dwie jego córki, oszukiwany tak, jak kiedyś sam oszukiwał swojego brata. Jak to bumerangiem wszystko wraca. Co siejesz, to będziesz żął. I wreszcie zdecydował się na ucieczkę, zabrał te swoje żony. Laban rozzłoszczony, no, utracił najemnego, niewolniczego pracownika. Zaczął ich ścigać, ale później, gdy się już udobruchał, gdy się pojednali, to usypali taki stos kamieni. I zawarli przymierze. Od tej pory w zamiarach złych, wojennych, ani ja do ciebie nie przejdę za ten stos, ani ty do mnie nie przejdziesz za ten stos. I Laban po aramejsku nazwał ten stos, a Jakub po hebrajsku. Już wtedy, 15 wieków, nie 6 wieków, 15 wieków mamy ślady. W księgach Ezdraszowych, no ale to jest mniej więcej ten czas, nieco później, też mamy urywki w tym języku, w innych miejscach Pisma Świętego. Umieszczenie księgi w trzecim dziale, czyli w pismach. Wiemy, że Stary Testament dzielił się na prawo, proroków i pisma. Tora, Nevim, Wyketuwin. I wszyscy prorocy powinni być właśnie w tym drugim dziale. Daniel był w trzecim. Myśmy o tym już mówili w materiale wstępnym do naszych rozważań. Według Biblii Nevin to jest ten, który jest widzący. On jest wśród ludu i on jest tam po to, aby pokazywać ludowi to, co widzi, co mu Pan pokazał. To nie jest przepowiadacz przyszłości. Prorok jako przepowiadacz przyszłości pojawił się i mógł to robić, ale mógł wcale żadnych proroc nie wypowiadać na przyszłość, a być prorokiem, klasycznym prorokiem.
Daniel takim nie był, ani nie mieszkał pośród ludu, ani poselstwa żadnego do tego ludu w czasie, gdy żył, nie miał ani nie przekazał. Wobec tego wiedzieli, księga natchniona, ale gdzie ją włożyć? Włożyć ją do pism, do trzeciego działu. Ale rzecz charakterystyczna, że w pierwszym kodeksie, jaki powstał, w kodeksie Ezdraszowym, już proroctwo Daniela jest. A więc nie mogło powstać w połowie II wieku. W książce Konstantego Bulego, Księga Daniela, na stronicach 26-32, cały ten aparat krytyczny jest omówiony. Gdyby ktoś był zainteresowany, to tutaj jest odnośnik. Co się później stało z teorią Porfiriusza? Porfiriusz odszedł. Powoli zapomniano o Porfiriuszu. Dwoma dekretami cesarza wschodniorzymskiego zniszczono, i to udało się doszczętnie, zniszczono wszystkie jego pisma. Ten, kto się zajmował pismami ojców Kościoła, patrystyką, znajdował tam pisma apologetów, a więc tam ślady tego twierdzenia były. W XIX wieku protestancka szkoła krytyki tekstu przypuściła zdecydowany atak na twierdzenie, że Księga Daniela została napisana w VI wieku przed naszą erą. Powrócono do twierdzeń Porfiriusza. Sięgnięto do zapisów historyka Józefa Flawiusza. To był żydowski historyk, który pisał na zlecenie Rzymian i był znienawidzony przez własny naród, aczkolwiek był rzetelny wobec tego narodu w każdym calu. Również połączono to z tekstami z pierwszej księgi machabejskiej, które mówią o spustoszeniu w świątyni, którego dokonał Antioch IV Epifanes. Czas spustoszenia, o którym mowa jest w pierwszej księgi machabejskiej, to jest rozdział pierwszy, wiersze 54 i 55, w dniu 15 miesiąca Kislew 145 roku na ołtarzu całopalenia wybudowano ohydę spustoszenia, a w okolicznych miastach judzkich pobudowano także ołtarze. Ofiary kadzidlane składano nawet przed drzwiami domów i na ulicach. I dalej rozwój tej sytuacji i zamknięcie jej. 25 dnia 9 miesiąca, to jest miesiąca Kislew, początek jest prawie taki sam jak tam, 148 roku wstali wcześnie rano i zgodnie z prawem złożyli ofiarę na nowym ołtarzu całopalenia, który już wybudowali. I to jest tekst z 4 rozdziału pierwszej księgi machabejskiej, 52 i 53, bo te napisy tutaj widzę, kolorystyka jest bardzo nieczytelna. 145 rok według kalendarza syryjskiego to jest 167 rok według naszej rachuby czasu, wtedy kalendarza juliańskiego, ale my już jesteśmy w gregoriańskim. 148 rok według kalendarza syryjskiego to 164 według naszej rachuby czasu. Dokładnie w tym samym miesiącu, 3 lata później, jak zniszczono i tę ohydę spustoszenia postawiono, Antioch rozkazał na ołtarzu świątynnym ofiarować świnie, aby dotknąć bardzo boleśnie Żydów. I nie wolno im było interweniować, nie wolno im było nic zrobić. 3 lata później i 10 dni, bo tam to było 15 miesiąca Kislew, a tu 25 tego miesiąca Kislew.
A więc dokładnie 3 kalendarzowe lata i 10 dni trwało to pogwałcenie sumień Izraelitów i zanieczyszczenie tej świątyni ziemskiej. I niektórzy mówią, właśnie to jest ten okres. Ohyda spustoszenia, czy zbezczeszczenie od 15 Kislewa 145 do 25, 148, to jest 3 lata i 10 dni. Mówią, to jest ten okres 2300 wieczorów i poranków. Popatrzmy na to uważniej, bo jeżeli ktoś mówi i utrzymuje, to musi mieć jakieś argumenty. I nie wolno tego zlekceważyć i odrzucić. Trzeba temu się przyjrzeć bardzo dokładnie i gdy to zrobimy, może dostrzeżemy coś, czego nie widzimy po pobieżnym spojrzeniu.